Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, cieszę się, że dzisiaj, tej niedzieli, wszyscy jak tu jesteśmy, spotykamy się ze względu na imię Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na to, co On uczynił dla nas. To jest dla nas bardzo ważne. To sprawiło, że jesteśmy na tym miejscu. Ja, zanim będę chciał podzielić się słowem, chciałbym spełnić taką moją powinność. Obiecałem jednemu bratu, który zmaga się z wielkim problemem rodzinnym, iż poproszę zbór w Czechowicach. On bardzo prosił o to, żebyśmy pomodlili się. Już powiem, w jakiej sprawie. Jego żona jakiś czas temu miała jakiś ból głowy, tak to nazywała, takie zaniki wzroku i nie wiedzieli, co to jest. Okazało się po badaniach bardzo szczegółowych, jest to nowotwór guz. Już teraz jest on na takim etapie, że ta siostra nasza kochana już jest w klinice w Krakowie, czeka na naświetlanie. Niemniej jednak stan jest bardzo poważny, już nie widzi, nie chodzi. Proszę o modlitwę, bardzo, bardzo gorąco. Do tego chciałbym jeszcze poprosić Was o to, żebyśmy pomodlili się o Miłosza, o mojego brata. On jest w czasie matur, tak to się wszystko teraz zbiegło, matury, leczenie. Gdzieś tam przeżywa jakiś dziwny stan fizyczny, źle się czuje. Zechciejmy jeszcze poświęcić chwilę, aby po prostu Pana Boga pokornie, szczerze poprosić. Przecież możemy poprosić Pana, aby On dotknął tych osób i uzdrowił. Jest w stanie to zrobić w jednej chwili. Więc o to poprośmy wspólnie razem. Panie, stoimy na tym miejscu, aby popatrzeć dzisiaj w Twoje oblicze. I takim dziecięcym pragnieniem, taką dziecięcą naszą modlitwą jest: Panie, uzdrów te osoby. Prosimy Cię, przecież możesz to uczynić. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, jesteś w stanie to zrobić. Dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas i to słyszysz. Słyszysz tą naszą wspólną modlitwę. Prosimy Cię o tą rodzinę, o której wspomniałem. Wejrzyj na nich, Panie. Spraw, aby wzrok powrócił, aby mogła z powrotem chodzić. Spraw, Panie, tak jak niegdyś, kiedy chodziłeś po tej ziemi, uzdrawiałeś chorych, tak dzisiaj też możesz to czynić. Prosimy Cię więc, Panie, aby powróciła do domu pełna zdrowia. Modlimy się też o Miłosza, abyś pozwolił mu przejść przez ten trudny czas matur. Ty wiesz też, że on się zmaga z nowotworem. Prosimy Cię, aby również on został uzdrowiony. Aby wszelkie komórki nowotworowe zostały usunięte w imieniu Pana Jezusa. Niech tak się stanie. Panie, dziękujemy Ci. Błogosławimy ich. I cieszymy się, że Ty wszystko słyszysz i wiesz. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Usiądźmy. Jest to moim ogromnym przywilejem dzisiaj móc podzielić się z Wami Bożym Słowem, a więc takim rozważaniem, co będziemy chcieli zrobić. Będziemy chcieli przeczytać stosowny werset z Bożego Słowa, jakiś fragment, a później rozważyć go wspólnie razem. Pismo Święte zostało dane człowiekowi. Czytamy przecież w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, że całe Boże Słowo jest natchnione. Nie jest to wymysł ludzki. To nie jest tak, jak ludzie dzisiaj, szczególnie młodzi ludzie, potrafią odważnie i bezmyślnie powiedzieć: a jacyś tam się jakimiś narkotykami faszerowali i napisali Biblię i wielu ludzi dzisiaj z niej jakby inspiruje. To nie jest prawda. Boże Słowo, Biblia została natchniona przez Ducha Świętego, więc Pan Bóg wybrał sobie ludzi na przestrzeni tysięcy lat, którzy jednym wspólnym głosem postanowili napisać o Panu Bogu, to, co On im poddawał, te myśli. Wyobraźmy sobie chociaż taki jeden przykład. Weźmy sobie klasę w szkole i zadajmy jedno pytanie. Co myślisz o homoseksualizmie? I teraz niech każdy anonimowo napisze coś, co myśli o tym temacie. Ile mamy w klasie uczniów? Około 30 parę, w niektórych może mniej. I zbierzmy te ankiety. I okaże się, że tylu ilu uczniów, tyle jest zdań na ten temat, prawda? Jeden jest za, drugi przeciw, jeden nie wie, co powiedzieć, jeszcze inny będzie wymyślał swoje teorie. Kilkudziesięciu autorów na przestrzeni, już nie pamiętam dokładnie ilu lat, w różnych kulturach, w różnych narodowościach, w różnych czasach i ani jeden sobie nie zaprzecza. Wszyscy jednym głosem opowiadają się i wypowiadają, piszą o Bogu dokładnie to samo.
Dzisiaj jeden z takich tekstów zechcemy rozważyć. Tekst, który pochodzi z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż On również przyszedł na ten świat, posłany przez Boga Ojca, aby opowiedzieć o swoim Ojcu. Nam, którzy dzisiaj żyjemy na tej ziemi, ale nie tylko nam, ale także tym, którzy wówczas żyli, kiedy On mówił. A więc otwieramy teraz Ewangelię Mateusza, więc z Ewangelii Mateusza będę chciał przeczytać pewien fragment, który cytuje to, co Pan Jezus powiedział, a więc ci, którzy napisali Ewangelię, spisali dokładnie to, co Pan Jezus powiedział. I czytamy w tej Ewangelii w 21 rozdziale, 28 wierszu, takie oto słowa. Wsłuchajmy się. Jakie jest wasze zdanie? Mówi Pan Jezus do tych, którzy Go słuchali. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. No taki był ostentacyjny, nie chcę. Potem jednak, czytamy, zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a więc to samo oczekiwanie miał względem drugiego swojego syna. A on odpowiedział, dobrze, ale nie poszedł. No takich dwóch synów miał ten ojciec, dziwnych. Który z tych, pyta się Pan Jezus do tych, którzy Go słuchają, wypełnił wolę Ojca? Takie zadał pytanie Pan Jezus. I ci, którzy słuchali, na chwilę podrapali się po głowach i postanowili coś odpowiedzieć, więc powiedzieli, pierwszy, stwierdzili. A Jezus na to, zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. W starszym tłumaczeniu jest napisane celnicy i nierządnicy. To nowsze tłumaczenie mówi o prostytutkach. No taki był kiedyś fach, istniał również i Pan Jezus stwierdza, ci ludzie, którzy są wyrzuci ze społeczeństwa i których się palcami pokazuje i omija szerokim łukiem. Drodzy faryzeusze, mówi Pan Jezus do tych, którzy Go słuchali, wy, którzy zakładacie piękne szaty, stroicie się i wydajecie się, można powiedzieć, w oczach ludzi tak bardzo blisko Boga, to tamci was wyprzedzają, mówi Pan Jezus. Myślę, że ci, którzy to usłyszeli, naprawdę zostali, można powiedzieć, no to było ciężkie słowo usłyszeć coś takiego. Faryzeusz to był człowiek, który przecież pragnął być blisko Boga. Jak jeden z kaznodziei mówi, faryzeusze nie urodzili się po to, aby szydzić z tego, co Bóg czynił. Nie, to byli ludzie, którzy bardzo chcieli być blisko Boga i robili wszystko, co mogli ze swojej mocy, aby się Mu podobać. Jednak kiedy przyszedł Pan Jezus, czytamy w Ewangelii Jana, przyszedł Pan Jezus i ci, których On stworzył, bo przecież tak jest napisane, Go nie poznali, nie rozpoznali Go. Ale co zrobili? Zabili. Czytamy w Bożym Słowie. Nie rozpoznawszy Go, odrzucili Go. Powiedzieli, nie, Ty nie możesz być Bożym Synem. Ale czytajmy dalej. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście Mu. O czym Pan Jezus mówi? Pan Jezus nawiązuje do sytuacji, w której nagle pojawił się ktoś taki jak Jan, z takim, można powiedzieć, określeniem chrzciciel. Chrzciciel to nie było nazwisko. To nie był człowiek, który miał na imię Jan, na nazwisko chrzciciel. Tak samo jak Pan Jezus. To nie jest tak, że Pan Jezus to imię, a Chrystus to jest nazwisko. Wcale nie. Niemniej jednak, Jan pojawił się na ziemi, urodził się i w pewnym momencie Pan Bóg posyła go, aby coś konkretnego zaczął czynić. I Jan zaczął chrzcić ludzi. Ludzie przychodzili, pokutowali, opamiętali się, a więc przyznawali się do swoich win. Nagle zrozumieli, że całe ich życie jest niegodne. Wszystkie myśli, wszystkie czyny. Tak sobie, można powiedzieć, położyli to obok tego, czego Bóg oczekuje od człowieka i nagle do ludzkiego umysłu doszła świadomość, że chyba to moje życie jednak się Bogu nie podoba. Więc ci ludzie pełni takiej świadomości i przekonania
szli nad tą rzekę, nad Jordan, aby spotkać Jana i aby ten ich ochrzcił. W związku z tym, iż oni zmienili swoje zdanie, a więc pokutowali, opamiętali się i postanowili, iż odtąd ich życie będzie wyglądać inaczej. I takimi ludźmi było całe mnóstwo celników, prostytutek, nierządnic, ludzi grzesznych, brudnych, sponiewieranych przez życie. Ale brakowało wśród tych ludzi tych, którzy uważali się za dobrych, za wzorcowych, przykładnych. Takich brakowało. A okazuje się, że Biblia mówi wyraźnie, że nie ma człowieka dobrego. Nie ma nikogo, kto by był dobry i nie musiałby przyjść do Jezusa i nie musiałby powiedzieć: Panie, przepraszam Cię, bo jestem zły. Kochani, zechciejmy rozważyć tą oto historię nieco głębiej. Oto mamy historię dwóch braci, tak? Mamy ojca i mamy dwóch jego synów, a więc braci, którzy mają wspólnego ojca. Chociaż odznaczyli się zupełnie odmienną postawą, jak czytaliśmy, przecież jeden zachował się zupełnie inaczej niż drugi, to jednak łączyło ich bardzo, bardzo wiele. Po pierwsze, to, co ich łączyło, chociaż odznaczyli się odmiennymi postawami, to przede wszystkim to, że mają wspólnego i tego samego ojca. Nie można tego jakby wykluczyć. To ich łączyło. Mieli jednego, tego samego wspólnego ojca, który nie był inny dla jednego z tych synów, a inny dla drugiego z tych synów. Nie, to był ten sam ojciec. Po drugie, to, co ich łączyło, to to, że oboje wiedzieli, czego oczekuje od nich ojciec. Zarówno pierwszy, jak i drugi usłyszeli wyraźnie, co mają zrobić. Każdy z nich nie miał żadnej wymówki: ojcze, ja nie wiedziałem, czego ty oczekujesz, więc nie jestem winny, bo mi nie powiedziałeś. No tak nie jest, nie było tak. Każdy z nich usłyszał. Zarówno pierwszy syn usłyszał: idź do winnicy, chcę, żebyś popracował, jak i drugi usłyszał: idź do winnicy, chcę, żebyś popracował. A więc ojciec oczekuje dokładnie tego samego, zarówno od jednego, jak i od drugiego. Po trzecie, co jeszcze ich łączyło? To jest nieco taki, można powiedzieć, odważny wniosek, ale wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi nie zachował się dokładnie tak, jak ojciec chciał. Ani jeden, ani drugi. Zresztą nawet kiedy Pan Jezus mówi: słuchajcie, który z nich wykonał wolę ojca, i oni mówią: pierwszy, to Pan Jezus mówi, nie powiedział: macie rację. Wcale nie. Powiedział coś innego. Zresztą za chwilkę o tym powiemy. Wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi nie okazali się z postawy w pierwszej chwili dokładnie takimi, jakimi ojciec chciał, aby się okazali. Kochani, historia ta, o której czytaliśmy, opisuje pewną sytuację w domu, w jakimś domu, w jakiejś rodzinie. Ale pozwólcie, że określę to w ten sposób. Nie jest to, co Pan Jezus mówi, jakąś próbą wzbudzenia przez Niego jakiejś sensacji w słuchaczach. O, opowiem wam teraz o pewnej patologii, która się dzieje tu w wiosce u naszego sąsiada. To nie tak. O czym tu mówi Pan Jezus? Opowiada o pewnej rodzinie, o pewnej relacji ojca z synami, ale ta historia nie jest zwykłym sprawozdaniem z tego, co się we wsi dzieje, ale to jest słowo, które ma dotrzeć do słuchaczy i wzbudzić w nich myślenie i pobudzić ich do tego, żeby zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie, którym synem jestem ja. Na tym, jakby to jest cel tego, co Pan Jezus mówi. Kochani, Pan Bóg przecież mówi do człowieka również poprzez Boże Słowo. I wiemy, czytając Nowy Testament, iż On do nas przemawia. Boże Słowo, jak powiedziałem na samym początku, jest natchnione, mówi apostoł Paweł. Pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrycia błędu. A więc czytamy tą historię nie po to, żeby się z nią zapoznać, ale po to, żeby ona spenetrowała nasze serce. Czy ja
się odnajduję w tej historii? Gdzie ja jestem w tej historii? Ja również musiałem pewnego dnia odpowiedzieć sobie na to pytanie, którym synem jestem? Bo z pewnością każdy z nas, kto tu siedzi, którymś z tych synów jest. Zaraz spróbujemy sobie odpowiedzieć sami na to pytanie, którym synem jesteśmy. Po drugie, przecież Pan Jezus mówił to, co słyszał u Ojca, prawda? Nie to, co usłyszał od jakiejś tam sąsiadki, która mówi o jakimś domu. Nie, On wypowiada ze swoich ust to, co słyszał u Ojca, więc On tą historię opowiedział. Dlaczego? Bo Ojciec mu powiedział o tym. Nie o jakimś domu, nie. Ta historia miała być pewnym przesłaniem do ludzi, również dla nas. Kochani, wiemy, w jakim celu więc umieszczona została tutaj historia jakiegoś samotnego ojca, który miał dwóch synów? Po pierwsze dlatego, że Bóg komunikuje przez tą historię, przez te wersety, przez te wiersze, nam, ludziom, jaka jest Jego wola względem człowieka, a więc swojego stworzenia, jako ojciec. Pan Bóg przedstawia się w tej historii jako ojciec. Jestem ojcem i mam synów. Mam was, mam dzieci, moje stworzenie. I w tej historii przedstawia swoją wolę względem człowieka. Bo przecież Bóg nie ma dwójki dzieci, kochani. Ma ich miliardy. I w kontekście, mówię, dzieci, nie w kontekście tego, iż każdy człowiek jest dzieckiem Boga, bez względu na to, w co wierzysz, jesteś Jego dzieckiem, możesz się cieszyć i żyć jak chcesz, wcale nie o tym mówię. Mówię o tym w kontekście tego, iż każdy człowiek jest Jego stworzeniem. On ma prawo własności do ciebie i jesteś Jego. Pod tym, oczywiście w tym kontekście. Dla Boga liczą się tylko dwie reakcje na Jego wolę. I o tym za chwilkę powiem. Nie ma miejsca pośrodku neutralnego. A jest tam sobie Pan Bóg, ale ja tam wierzę po swojemu. Będę sobie neutralnie patrzył na to, co ludzie robią. To tak nie zadziała. W Boga albo się wierzy, idzie za Nim, albo jest ta druga, można powiedzieć, druga strona, która jest bardzo drastyczna. Pan Jezus zresztą powiedział tak: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Więc kto nie należy do Niego, kto w Niego nie uwierzył, nie oddał Mu swojego życia, czy chce, czy nie, i czy wierzy w Niego, czy nie, jest przeciwko Niemu. Więc należy sobie zadać pytanie, czy ja jestem z Nim, czy oddałem Mu swoje życie. Czy jestem z Nim? Bo jeśli nie, to jestem przeciwko Niemu. Kochani, zechciejmy wyjaśnić sobie przede wszystkim to pierwsze podobieństwo, które jest między tymi dwoma braćmi. Mają wspólnego ojca, o tym już powiedziałem. Kochani, spróbuję odkryć przed wami tajemnicę. Wszyscy ludzie, bez względu na państwo, kulturę, religię, jaką praktykują, albo płeć, mają jednego Boga. Jest to Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Kiedyś w którymś kraju, gdzie nie wolno powiedzieć o tym, że jest jedna droga do Ojca, ktoś powiedział tak: wszystkie drogi i religie, jakie człowiek praktykuje, prowadzą do Boga. Skąd jedni pójdą do piekła, a inni do wiecznej chwały. Bardzo mądrze z tego wyszedł. Jakąkolwiek religię ktokolwiek praktykuje na świecie, czy to jest buddyzm, czy islam, w konsekwencji nie stanie przed swoim bóstwem przecież, ale przed kim stanie? Przed Bogiem. Nie przed jakimś bezimiennym Bogiem, ale stanie przed Jezusem Chrystusem. Ktoś, kto nawet tam czci przez całe życie swojego jakiegoś Buddę, to i tak ta jego droga buddyzmu i tak doprowadzi go w konsekwencji przed oblicze Chrystusa. I wtedy zadane mu będzie pytanie: czy uwierzyłeś w Jezusa, a nie w Buddę? Bo przecież Jezus jest Panem. Więc ten człowiek, który żył w kraju, gdzie nie wolno mówić o tym, że jest jedna droga do Ojca, a jest nią Jezus Chrystus, powiedział właśnie tak. Wszystkie drogi prowadzą do Boga w konsekwencji. Ale stamtąd jedni pójdą do piekła, inni do nieba.
Chociaż wszyscy mają jednego Boga, bo to jest prawda. Wszyscy mamy jednego Boga. Nie ma innych bóstw przecież. To nie oznacza automatycznie, że wszyscy czczą tego samego Boga. Ludzie wytworzyli sobie całe mnóstwo bóstw. Dla przykładu powiem, że w samych Indiach wytworzono około 330 milionów bóstw. W samych Indiach. Tak podaje literatura. 330 milionów bóstw. Ja bym przy dziesiątym zapomniał już imię pierwszego. Niemniej jednak jakoś sobie z tym radzą. To nie zmienia faktu, kochani, że prawdziwy jest tylko jeden. Możemy jako ludzie tworzyć sobie miliony, miliony bóstw na ziemi i czcić im, oddawać pokłony, bić pokłony i całe życie im służyć. To nie oznacza, że te bóstwa w ogóle istnieją. Biblia zresztą o tym mówi wyraźnie, że to są dzieła ludzkich rąk, dzieła rzemieślnika, który wspaniałe posągi tworzy i tak dalej. Wiecie, że za każdym jednym posągiem, który ludzie czczą, wyobraźmy sobie choćby w Indiach, jest jakiś posąg wielkiego jakiegoś bóstwa hinduskiego, i wielu ludzi oddaje mu cześć, kłaniają się, ofiary składają i tak dalej. Wiecie, że ten pierwszy, który stworzył to bóstwo, wie, że to jest kłamstwo? Się nieraz tak zastanawiałem nad tym. Przecież on to robił, prawda? Tworzył i tak dalej. I oszustwo. Ale wielu ludzi później wierzy. Oddają życie nawet za swoje bóstwa. Kochani, czci się Boga, czytamy o tym w Nowym Testamencie, jedynie w jeden sposób. W duchu i w prawdzie. Tak będzie oddawana cześć Bogu. Tak jest napisane. Pan Jezus o tym powiedział. Więc tam, gdzie nie ma ducha, tam nie jest Bogu oddawana chwała. I tam, gdzie nie ma prawdy, tam nie jest Bogu oddawana chwała. I nie mówię o czczeniu jakiegoś, tak jak już wspomniałem, bezimiennego Boga. Mówię o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, bo jest napisane, że kto czci Syna, ten czci Ojca. Kiedyś uczniowie, pewien uczeń Pana Jezusa powiedział tak: Panie Jezu, pokaż nam Ojca. Pokaż nam tego, którego mamy czcić. Chcemy Go zobaczyć. A on powiedział: mnieście widzieli, widzieliście Ojca. A więc kto czci Syna, czci Ojca. Chcesz czcić Boga? Chcesz Mu się podobać? Chcesz, aby twoje życie w końcu zaczęło być tym, które jest zgodne z Bożą wolą? Zacznij czcić Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Jezusa Chrystusa, przyjdź do Niego. A twoje życie w końcu zacznie być tym, które się zgadza z wolą Ojca. Kochani, Jezus powiedział w końcu: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc, kochani, wszyscy mamy jednego Boga. Tak, jest jeden Bóg, nie ma innych. Problem w tym, że nie wszyscy Go czczą, nie wszyscy w Niego nawet wierzą, nie wszyscy Go nawet chcą w ogóle słuchać, nie wszyscy się Nim interesują. Ale to nie zmienia faktu, iż kiedyś, prędzej czy później, bez względu na to, w jakim będziesz wieku, Bóg jeden wie, kiedy przyjdzie ci i mi stanąć przed tym Bogiem i zdać sprawę. I pytania będą bardzo krótkie. Czy uwierzyłeś w Jezusa? Czy przyjąłeś to zbawienie, które przygotowałem tam na krzyżu, posyłając swojego Syna, aby ten umarł za ciebie? Wtedy wielu ludzi powie: ale ja chciałem się bawić. Takie życie było fajne, miłe. Nie chciałem religii, jakiegoś niewolnictwa i tak dalej. Niektórzy tak myślą o chrześcijaństwie. Ja powiem tak, człowiek dopiero zaczyna żyć wolnością, kiedy uwierzy w Jezusa. Okazuje się, że nagle widzi ostrzej kolory, życie mu smakuje bardziej, wszystko jest piękniejsze tylko dlatego, że Jezus w tobie zamieszkał i jesteś zbawiony. To jest wspaniałe. Kochani, podobieństwo numer dwa tych dwóch braci. Oboje znają wolę swojego Ojca. Kochani, to jest ciekawe, ponieważ w tej historii ten ojciec, który oczekuje od swoich synów pewnej reakcji, pewnego działania, ma prawo i autorytet do tego, aby powiedzieć swoim synom: zrób to lub tamto.
I tutaj pewna lekcja dla nas ludzi. Kochani, Bóg ma prawo od nas oczekiwać czegoś. Bóg ma autorytet i prawo. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tylko tworem Jego rąk. Nie jesteśmy bogami. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mają w swoich rękach swoje losy. Nie, to nasze losy są w Jego rękach. On nad tym wszystkim panuje. To, że oddychasz nawet, zależy od Niego. To, że bije Twoje serce w tym momencie, to dlatego, że On tak chce. Jeśli zechce inaczej, nie jesteś w stanie tego zmienić. A więc Bóg ma autorytet i prawo również do tego, aby wyciągać konsekwencje z tego, że człowiek nie postępuje zgodnie z jego wolą. Kochani, czy mamy w historii świata takie sytuacje, w których Bóg wyciągnął konsekwencje? Bo to żyjemy w czasach, w których wydaje się, że wielu ludzi żyje bardzo bezbożnie, coś mafiozi, no właśnie wspomniane prostytutki wcześniej, żyją jak chcą i nic się nie dzieje. Zdobywają pieniądze, pławią się w luksusach, budują jakieś wielkie wille, jeżdżą samochodami, o których wielu ludzi tylko marzy, a żyją bezbożnie z oszustwa i tak dalej. Czy Bóg przychodzi, aby ich ukarać? Żyjemy w czasach, w których Bóg cierpliwie oczekuje, aż człowiek się opamięta, a więc nie będzie dotykał, albo w wielu przypadkach tego nie robi, jakąś karą, ale czeka na moment, wzywając Cię nieustannie. Przyjdź do Jezusa, uwierz w Niego, w Jezusa Chrystusa i pokutuj, opamiętaj się. Kochani, czy są w historii takie sytuacje, w których Bóg w pewnym momencie zrobił porządek, bo już się z ludźmi nie dało nic zrobić? Są. Potop. Potop jest straszną historią. Wiem, o czym mówię. Nie dlatego, że żyłem w tamtych czasach, ale dlatego, że bardzo dużo czasu spędziłem na tym, aby zgłębić te tematy. I muszę powiedzieć, że wyleczyłem się już na dobre z takiej szkółkowej historyjki o potopie, arce i o żyrawce i hipopotamie. Wyleczyłem się z tego. W czasie potopu, przez około 6 miesięcy, woda nieustannie w wielkich falach tsunami, których świat jeszcze nie widział, zalewała coraz to większe obszary. Z ziemi rozlegał się głos, krzyczeli ludzie: ratunku, ratunku, a jedyna odpowiedź z nieba, która przychodziła, to deszcz, aby pozbyć się wszystkich ludzi. To było straszne. Niektórzy bibliści mówią, że około 9 miliardów ludzi żyło w tamtych czasach. Od 1 miliarda do 9 miliardów. Wyobraźmy sobie, iż ludzi mogło być więcej niż dzisiaj w tamtych czasach. To było straszne. Sodoma i Gomora, kiedy żywcem na ulicach tych miast paliły się dzieci, kobiety, mężczyźni. Wołali ratunku, pomocy, giniemy, a jedyna odpowiedź z nieba, która przychodziła, to siarka z ogniem. Powiesz, o, Bóg był podły. Nie, to my jesteśmy podli. Dlaczego? Dlatego, że w konsekwencji Bóg posłał swojego Syna. Bo tak Bóg umiłował ciebie i mnie. Posłał swojego Syna, aby już więcej takie rzeczy się z nami nie działy. I wszystko, co potrafiliśmy zrobić jako ludzie, to wziąć dwie belki i przybić go do krzyża. Tacy jesteśmy. Biblia mówi, że nasze grzechy krzyżują i krzyżowały Chrystusa Jezusa. Nasze winy i nasze grzechy. Więc naprawdę trzeba mieć wiele odwagi i szaleństwa, aby powiedzieć, to Bóg jest podły. Nie, On jest święty i dobry. Dobry przez to, że posłał swojego Syna na ten świat, abyś mógł uwierzyć w Niego i konsekwencji swojego postępowania już nigdy nie musiał przeżywać, jak ci ludzie kiedyś, ale mógł zrzucić ten ciężar i grzech, który masz w życiu, który mamy w życiu, i uwierzyć w Niego, pojednać się z Bogiem, powiedzieć: przepraszam, Panie, już chcę żyć inaczej, pomóż mi, wierzę w Ciebie. I wtedy jest napisane, kto wezwie imienia Jezus, będzie zbawiony. Wezwij imienia Jezus, póki jest jeszcze czas. Bo oto opowiedziałem o dwóch historiach, które odkrywają wielką konsekwencję Boga, która spotkała ludzi. Ale to nie jest wszystko, bracia i siostry, przyjaciele, wszyscy, którzy słuchacie. Oto nadchodzi czas, o którym Biblia mówi, iż takiego czasu
Takiego czasu dramatu i tragedii jeszcze na świecie nie było. Przychodzi czas, kiedy Bóg w końcu powie dość, stop, koniec łaski, koniec cierpliwości, oto nadchodzi czas mojej pomsty. Jest jedyna droga do tego, aby móc być zbawionym od tego, co nadchodzi. Wiemy jaka. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Przylgnij do Niego, a będziesz zbawiony. On jest twoją arką, do której możesz wsiąść, która cię uniesie po tych wodach potopu, które cię nie zaleją. Bo powiada Boże Słowo, choćby wody wezbrały i choćby ogień nagle rozszalał i musiałbyś przez niego iść, to jednak nie spłoniesz, a wody cię nie zaleją. Tylko to jest możliwe, kochani, jeśli człowiek uwierzy w Jezusa, przylgnie do Niego, powie, ja nie mam nic, co mogę zdać, nie jestem sprawiedliwy, nie jestem święty. Wręcz przeciwnie, jestem brudny, grzeszny. Każdy dzień to odkrywa, jak wiele różnych brzydkich myśli wchodzi w mój umysł i nawet jak wiele niegodnych rzeczy, które robię. A to wszystko sprawia, że człowiek zasługuje na piekło. Kochani, ale Bóg dał nam ratunek. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus, Boży Syn. Jezus Chrystus, Boży Syn, który przyszedł na świat i dał się przybić do krzyża po to, abyśmy my nie musieli kary za nasze winy i grzechy ponieść. Wiemy, jaka jest wola Ojca. Wiemy. Wielu ludzi miało łaskę usłyszeć o Bogu. Bardzo wielu ludzi na ziemi. Wielu ludzi miało jeszcze większą łaskę usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi miało łaskę zobaczyć cuda na własne oczy. Nie tylko nawet na własne oczy, ale doznać ich na własnej skórze. Wielu ludzi. Wszyscy ludzie mają sumienie. A więc Boże prawo, to takie podstawowe Boże prawo wypisane na sercu człowieka. Wszyscy. Więc świadomie czy podświadomie znamy Jego wolę. Znamy. Numer 3, a więc to trzecie podobieństwo, które jest pomiędzy tymi braćmi. Kochani, Pan Jezus powiedział, który z nich wypełnił wolę Ojca? Oni powiedzieli pierwszy, a już wspomniałem, że wydaje mi się, nie mogę powiedzieć, że to jest prawda, ale wydaje mi się, że ani ten, ani drugi. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy powiedział, nie pójdę, a więc od razu powiedział, co ma na myśli. Co miał na myśli? Powiedział nie. Ale minął jakiś czas i po czasie gdzieś tam doszła do niego jakaś taka głęboka świadomość, co też uczynił. Pomyślał sobie, nie, mój ojciec jest przecież tak dobry, tak wspaniały. Wiem, czego on oczekuje. Pójdę i zrobię to, co on chce. To był ten pierwszy syn. Drugi syn powiedział, tak, pójdę. Ale kiedy to wypowiadał, już wiedział, że nie pójdzie. Więc ani jeden, ani drugi w tym pierwszym odruchu nie zrobili dokładnie tego, czego Bóg, ojciec oczekiwał. O czym mówi nam ta, jakby, czego nas uczy to, o czym teraz mówię? Uczy nas o tym, że żaden człowiek nie jest w stanie i nigdy nie był w stanie o własnych siłach, według własnej mądrości, uczynić wszystkiego tego, czego Bóg oczekiwał, żeby być zbawionym. Żaden człowiek. Nawet ten pierwszy syn, który w końcu zrobił to, co zrobił, zobaczcie, on nie był zdolny tego uczynić od początku. Każdy jeden człowiek, Biblia mówi, zasługuje na śmierć. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im jest Bożej chwały, Bożej obecności, tej niewinności, tej świętości. Każdy jeden człowiek zgrzeszył. Siedząc na tej sali, nie możesz myśleć o sobie, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są źli, ale ty jesteś dobry. Bo przeprowadziłeś babcię ostatnio przez pasy, starszą jakąś panią, albo zrobiłeś coś dobrego. To nie jest tak. Wszyscy bez wyjątku uczyniliśmy zło. Choćby nawet jedna rzecz, która jest zła, sprawiła, że już do Boga nie moglibyśmy w takim stanie przyjść. Wyobraźmy sobie sytuację, że Pan Bóg
W pewnym momencie stwierdza, a co mi tam te moje słowa i wymagania, które stawiam przed ludźmi. Zaproszę wszystkich do nieba, tacy jacy są. Wielu ludzi by się ucieszyło na pewno, ale pomyślmy sobie, jakim stałoby się w tym momencie niebo. Czy nie weszłoby do nieba chamstwo, oszustwo, kłamstwa, złe słowa, przekleństwa i tak dalej? Niebo przestałoby być niebem w jednej chwili. Dlaczego? Bo znaleźlibyśmy się tam my. Jest jedno wyjście, aby tam się dostać. Uwierz w Jezusa. Przylgnij do Niego. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego i uwierz. A wtedy On zmieni twoje życie, oczyści cię i ubierze na ciebie tą sprawiedliwość, która jest Boga i będziesz mógł tam pójść. Tak mówi Biblia, ja w to mocno wierzę. Nikt, kochani, nie zaczął dobrze w tej historii, ale nieważne jak zaczniesz, to jest wspaniała nowina, kochani, nieważne jak w życiu zaczniesz, ważne jak będziesz kończył. Nieważne jak się zaczęło twoje życie. A może twoje życie jest bardzo, bardzo mocno dotknięte przez różnego rodzaju traumy, tragedie rodzinne i konsekwencje tego nosisz do dzisiaj. Może tak właśnie jest. Dla Pana Boga nie jest to ważne, jak zacząłeś. Ważne, abyś przyszedł teraz, a On zmieni twoje życie. Ważne, jak skończysz. To jest wspaniała nowina, ponieważ wielu ludzi ma opory, żeby przyjść do Boga. Ja taki brudny, taki sponiewierany, taki grzeszny. Ale kochani, Biblia mówi coś innego. Kto spracowany, kto zmęczony, kto brudny, niech przyjdzie do mnie, a ja dam mu ukojenie. Kochani, bądźmy ze sobą teraz bardzo szczerzy. Bardzo, ale to bardzo szczerzy. Czytając Nowy Testament, zauważasz jedną, można powiedzieć, taką logikę, pewien schemat. Jakimi ludźmi najczęściej Pan Jezus się zajmował? Brudnymi, sponiewieranymi, zapomnianymi, grzesznymi. Tymi, wobec których ludzie zasłaniali swoje oczy, nie chcieli ich znać. Ale to byli ludzie, którzy byli przede wszystkim szczerzy. Nie czytam w Nowym Testamencie, że ślepy człowiek, kiedy przychodził Pan Jezus i kiedy Pan Jezus w końcu podszedł do ślepego, ślepy mówi, Panie Jezu, to nic takiego, to tylko wada wzroku. Nie czytam nic takiego. Nie czytam historii, w której człowiek, który nie może chodzić od urodzenia, mówi Panu Jezusowi, a to taki malutki problem, zajmij się sąsiadem lepiej. Nie czytam tego. Czytam coś innego. Czytam, jak ślepy człowiek woła, nie widzę, pomóż mi, synu Dawida. Jak chory człowiek mówi, leżę tu od 30 lat, nie ma mi kto pomóc. Wiecie, tam nie obowiązywało RODO. Człowiek leżący na łożu mówi, 30 lat jestem chory, nikt mi pomóc nie może. To jestem ja, taki jestem, Panie, pomóż mi. Dzisiaj takie prawo, wszyscy się chowają, ukrywają. Nie można odkryć siebie nic więcej, nie wolno, takie jest prawo, a Bóg oczekuje, odkryj się przede mną, pokaż mi swoje serce, otwórz swoje serce, bo inaczej ci pomóc nie jestem w stanie, póki ty nie będziesz chciał. A więc nieważne, jak zgrzeszyłeś, Pan Jezus o tym mówi, dla Niego się nie liczy to, że to była prostytutka, to był celnik, a to faryzeusz. Nie. Ważne, że zgrzeszyli. Nieważne jak, ważne, że. Każde nieposłuszeństwo względem Boga jest grzechem. Pana Boga nie interesuje jak, to jest tylko pewna forma tego, że człowiek upadł. Ale ważne, że. I każdy bez wyjątku, czy to faryzeusz, czy to religijny, czy to ksiądz, czy to pastor, czy to prostytutka, czy celnik, wszyscy muszą przyjść do Jezusa i pojednać się z Nim. Pokutować, opamiętać się i powiedzieć, Panie, to jestem taki brudny. Ale wiem, że jeśli Ty mi wybaczysz, to moje winy i grzechy są raz na zawsze zapomniane. Dlaczego? Dlatego, że tam na krzyżu zostały przybite raz na zawsze. Kochani, trzy podobieństwa, ale jest też coś, co ich bardzo, ale to bardzo odróżnia. Odróżnia ich to, jak skończyli. Jeden z nich w pewnym momencie dokonał pewnej zmiany decyzji. Czytamy tak.
że ten pierwszy zmienił jednak zdanie i poszedł. I chociaż ten pierwszy, jak i drugi w pierwszej chwili nie wypełnili woli Ojca, to jeden pierwszy, to jednak pierwszy z nich u końcu swojego, można powiedzieć, swojej decyzji jednak sprawił, że Bóg mógł powiedzieć o nim: tak, wypełniłeś moją wolę. Przez co człowiek może wypełnić wolę Ojca na podstawie tego wersetu? Przez to, że w pewnym momencie uświadomi sobie, że zgrzeszył i zmieni swoje zdanie. Innymi słowy, zawróci z tej swojej złej drogi i wierząc w Jezusa, pójdzie do tej winnicy, o której Pan Bóg mówi, a tą winnicą jest wiara w Jezusa Chrystusa i podążanie za Bogiem w posłuszeństwie. Być może jesteś świadomy wszystkiego. Tak jak ci w ostatnim zdaniu uświadomili sobie to, że powinni byli pokutować, jednak nie zmienili zdania i nie uwierzyli. Dzisiaj ludzie, szczególnie jeśli chodzi o internet, świadomi są już prawie wszystkiego. Ewangelia zwiastowana jest w przeróżny sposób, internetowo, zakazalnicy, jakkolwiek, ludzie są świadomi. A tak mało ludzi jednak, pomimo tej świadomości, zmienia swoje zdanie. Tu jest to tak fajnie napisane, zmienia swoje zdanie, a chodzi o tak naprawdę nawrócenie, o pokutę, o zmianę sposobu myślenia, o to szczere wyznanie. Po raz pierwszy w życiu skłaniasz swoje kolana szczerze przed Bogiem i mówisz: Panie Jezu, przepraszam, po prostu przepraszam, bo wiem, że jestem grzesznikiem. Mając 19 lat, mam dzisiaj 30 już prawie, mając 19 lat, w pewnym momencie po imprezach, po obfitym alkoholu, usiadłem na swoim łóżku na drugi dzień i zastanowiłem się po raz pierwszy w życiu tak poważnie: dokąd ja idę w tym swoim uśmiechu numer jeden na co dzień w szkole? Dokąd ja idę w tym moim życiu? Gdzie jest koniec tego wszystkiego? I co mnie czeka, jeśli ja w takim stanie szaleństwa, zabawy stanę przed Bogiem? Co mnie czeka? I po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, że nie czeka mnie nic dobrego. Że wiem, że Bóg jest święty i dobry. Jak ja bym tam przy Nim miał być, to Bóg przestałby być święty. Przeze mnie. I po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że to, co Bóg zrobi ze mną, to wrzuci mnie do piekła. Nie dlatego, że potrafiłem wiele fajnych rzeczy zrobić, ale dlatego, że nie uwierzyłem w Jezusa i nie zawróciłem ze swojej złej drogi. On tego nie chce robić, Bóg. Nie chce śmierci grzesznika. Nie chce. Ale co ma zrobić, jeśli ja chcę? Kochani, więc siedząc na tym łóżku, po raz pierwszy w życiu sam, nikogo nie było, zacząłem modlić się. I mówię: Panie, wiem, jak się skończy moje życie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że skończę w piekle, jeśli tak dalej będę żył. Więc bardzo Cię proszę, zmień moje życie. Przepraszam Cię za to, jak ja żyję. A żyło mi się dobrze. Sukcesy, pasmo sukcesów i tak dalej. Mógłbym o tym opowiadać, ale nie ma najmniejszego sensu. Ale w pewnym momencie przyszła świadomość. Uświadomiłem sobie i postanowiłem zmienić swoje zdanie. Zmienić swoje zdanie, zmienić swoją ścieżkę życia. Postanowiłem uwierzyć w Jezusa i pójść za Nim. Od tamtej pory minęło już trochę lat i wiem, że znalazłem prawdziwe szczęście. Nie jestem niewolnikiem żadnych murów, żadnych kościołów, żadnych religii. Nie. Jestem tym, który uwierzył w Jezusa i oddał Mu swoje życie. I do tego wzywa nas Pan Bóg. Nie do niewolnictwa, nie do jakiegoś składania swojego życia pod jakimś szyldem, nie. Bóg nie chce, żebyś należał do takiego czy takiego kościoła, nie. On chce przede wszystkim, abyś uwierzył w Jezusa i oddał Mu swoje życie pokutując. A później znalazł taką społeczność, taki kościół, w którym będziesz wzrastał i karmił się w zdrowy sposób.
pogłębiając i rozmnażając, pomnażając owoce duchowe. Tak, tego Bóg oczekuje. Kochani, a więc różnica tych dwóch była jednak diametralna. Jeden z nich najpierw powiedział nie, ale później postanowił powiedzieć tak. Tak się stało również w moim życiu i w życiu wielu z nas, którzy tu siedzą. Całe życie mówiłeś nie, ale w pewnym momencie przyszedł moment, w którym postanowiłeś powiedzieć tak, Panie. Skoro Ty powiedziałeś, że przebaczasz mi moje winy, to ja chcę w to uwierzyć. Skoro tam na krzyżu, tam w Jerozolimie na krzyżu 2000 lat temu umierałeś i wołałeś wybacz im Ojcze i w końcu zawołałeś wykonało się, to ja w to wierzę i idę całym swoim sercem za tym. Kochani, ta historia odkrywa nam wolę naszego Boga, wolę Ojca, który jest w niebie. Czego On więc oczekuje? Świadomy jest Pan Bóg bardziej niż my, że wszyscy zgrzeszyliśmy, jesteśmy źli. Ale świadomy jest również tego, że jest jedna droga, bo On ją ustanowił. Poprzez wiarę w Jezusa, zmianę swojego zdania, tak jak ten pierwszy syn, aby móc w końcu wypełnić wolę Boga, który jest w niebie. Kochani, tym chciałem się z wami podzielić dzisiaj, tej niedzieli. Mam nadzieję, że historia dwóch braci i jednego ojca będzie do nas przemawiała, także tej niedzieli. Zastanówmy się jeszcze raz, może wieczorem, przeczytajmy jeszcze raz tę historię i odpowiedzmy sobie na pytanie, którym synem jestem? Czy jestem tym pierwszym, który choć zawinił, to jednak postanowił pójść do tej winnicy przez wiarę? Czy jednak jestem człowiekiem, który pięknie potrafi mówić tak, 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 pięknie się ubrać, tak Boże, a jednak w środku jest coś bardzo paskudnego. Brak wiary, brak opamiętania, grzechy, nieczystości i niewiara. Pan Bóg zna serca, kochani. Możemy się pięknie ubrać i pięknie uśmiechać, ale On patrzy dalej i głębiej. Patrzy na serce. Czy to serce zostało podporządkowane temu najpiękniejszemu i największemu, najpotężniejszemu imieniowi, jakim jest imię Jezus Chrystus? Czy raczej to serce podporządkowane jest samemu sobie? Kochani, z tym zostajmy tej niedzieli. Błogosławię was z całego serca i wierzę, że Pan Bóg nas dotykał. Może zechciejmy powstać, pomodlimy się. Na koniec. Pan Bóg powiedział w pewnym momencie, kiedy uczniowie zebrali się wokół Jezusa, nagle dało się słyszeć głos z nieba i powiedziane zostały słowa: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To znaczy, że Pan Jezus ma coś do powiedzenia i skoro Bóg powiedział Jego słuchajcie, to są najważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek człowiek mógłby usłyszeć. Najważniejsze. Problem w tym, czy my za tymi słowami poszliśmy, czy uwierzyliśmy, i czy do Niego należymy.